Z panem Kasjuszem, bardzo proszę. A za chwilę z panem Korbianem, on mi wygląda na ojca mojego ucznia. Panie Kasjuszu, żyje pan? Panie Kasjuszu, prawdziwe było, dawno, dawno temu. Panie Kasjuszu, co mam zrobić z panem Kasjuszem? Zanegować i wziąć następnego? O, gra pan Kasjusz, już gramy. Bardzo się cieszę, witam pana Kasjusza. Patrzę z nadziejami, nie zagram, nie dam E4. No dobranoc, panie Kalbi, o 21 jeszcze będzie, ale potem to już... Panie Lolku Bolku, odpowiem. To pan Brutus tak ładnie, Kasjusz? No rzeczywiście, to podobne takie. A co, Kasjusz był przyjacielem Brutusa? Czy Kasjusz był przyjacielem Brutusa? Panie... Odpowiadam panu Lolkowi w międzyczasie. Swoje partie powinno się analizować dogłębnie. Przykładowo zawodnik Hibner chwalił się, że analizował swoje partie 40 godzin. Robert Hibner, wybitny niemiecki szachista, pretendent do tytułu mistrza świata. Człowiek wykształcony, znający wiele języków, historyk czy archeolog, już nie pamiętam, czytał Homera przy szachownicy w czasie partii. No to jak był jednym z zabójców, panie Marcinie, to musiał być kolegą Brutusa. Oni tam go chyba sztyletami potraktowali, znienacka, tak nieładnie trochę. A jak się powinno analizować? O, wieża B1. Powinno się znaleźć punkty krytyczne. Punkty krytyczne to są takie, w których zmienia się ocena pozycji. A ocena pozycji zmienia się po błędach. Ocena pozycji zmienia się po błędach. To tak, powinno się analizować pozycję przy przejściu z gry, z debiutu do gry środkowej, z gry środkowej do końcówki. Powinno się analizować również fazę debiutową, szukać wzmocnień, bo najwięcej wzmocnień można znaleźć w pierwszych ruchach. O! Najwięcej wzmocnień jest w pierwszych ruchach. A następnie powinno się postawić diagnozę, co się zrobiło źle i pracować nad tym, co się zrobiło źle. Szkoła Botwinnika polegała na tym, że zawodnik przywoził skomentowane swoje partie wygrane, dwie przegrane. Botwinnik stawiał diagnozę i mówił: nie umiesz grać końcówek wieżowych, pracuj nad nimi. No i człowiek pracował. A potem Botwinnik za pół roku sprawdzał, czy tę pracę wykonał. Jak nie wykonał, to go ze szkoły wyrzucał.
Także Pani Lolek Bolek, jeżeli Pan ma dodatkowe pytania, to proszę pytać. A tu na trzech przyjdę. Znowu mi tu. Witamy Pana Rona. Gdzie mój hetman? A, hetmana straciłem, no. Znowu mi to. Aha, coś jest. Wieża niebroniona, goniec niebroniony. Panie Marcinie, a co jest złego w określeniu królowa? Określenie hetman wzięło się z przyczyny, czy ja wiszę, czy pan Kasiusz nie gra? A, gra pan. Szach i wychodzimy z powrotem. Ta wieża się nie mieści. Próżnie. O, dziękuję bardzo za grę.